właśnie dotarłeś, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko pogratulować. Lecz tym, którzy wciąż poszukują miejsca, w którym pieniądze mają głębszy sens, tym, których dziełem życia jest niekończący się projekt, tym, dla których pomnikami są czyny i których bogactwo mierzy się doświadczeniem, tym, którzy wierzą, że jest taki czas i miejsce, w którym wartość pieniądza równa jest jego wartościom, tym, którzy nigdy nie ustają, tym, którzy ciągle poszukują, stale się uczą, zawsze docierają. Tym właśnie mówimy: oto mapa. Odtąd już należysz. Diners Club. Dziś tak, witam mistrza Polski i takie pytanie, bo tak, na 16 przegrywałeś, tak? Na 17 przegrywałeś. Na 18 goniłeś, ledwo zremisowałeś. Tak. Potem wygrywałeś, tak? Potem okazywało się, że przegrywałeś w dogrywce na paty. Jak nerwowo wytrzymałeś? No, na pewno było nerwowo, ale jakoś dałem radę. Wiedziałem, że mogę wygrać i dążyłem do tego. A druga dogrywka? Drugi dołek, tak? Znaczy, tak. Pamiętasz dokładnie, jak przebiegało, czy to jednak byłeś tak skoncentrowany? Nie, pamiętam. Wyszedłem na tee normalnie. Właśnie myślę, że na drugim dołku dogrywki byłem zupełnie spokojniejszy niż na pierwszej, nie wiem dlaczego. Dobry drive, trochę zepsuty w sumie approach, bo trochę w lewo, ale ten pad, tak podszedłem do niego i powiedziałem, że musi wpaść. Wygrałem sobie trochę za mocno, ale ładnie wpadła. Jest dobrze. Jaką widzisz przed sobą przyszłość? No bo koniec z kariery juniorskiej. No tak, no jeszcze mam parę turniejów juniorskich w tym roku. Więc jeszcze mam parę tych juniorskich turniejów, więc będę na pewno tam próbował coś jeszcze zrobić. A od następnego roku, no już zmieniło, zrobić. Ale planuję właśnie po maturze jechać do Stanów, tam na jakiegoś uniwersytetu. No i... Czyli co, chcesz zostać amatorem z zerowym handicapem, czy w stronę profesjonalizmu jednak? Nie, na razie chcę zostać amatorem. Tak, żeby jeszcze podszkolić się zupełnie, żeby... Aha, ale z perspektywą, tak, że profesjonalną, kiedyś. Tak? A nie jesteś za słaby, że tak powiem, fizycznie, bo wysoki jesteś okrutnie, ale, no, ale niektórzy chłopacy widać, że chodzą na siłownię. Ale pracuję nad tym teraz na siłowni. Czyli będziesz się wzmacniał. Z Filipem Naglakiem, tak. Więc... Taka jeszcze z tobą gra, czy już? No gra, ale już mnie nie ma. Już jak osoba towarzysząca? Tak. Ja nie wiemy. Dobra. No. Kogo widzisz jako swojego następcę wśród tej... powiedzmy grupy juniorskiej, no, tych młodszych chłopaków. Jasiu Schmidt, widać, że gra dobrze bardzo. No, Gradecki Mateusz jest rok młodszy, więc jeszcze też może być następcą. No jest kilku młodych juniorów, naprawdę młodych, którzy w przyszłości myślę będą bardzo dobrze grać. A co chłopak myśli o dziewczynach? Co chłopak myśli o dziewczynach? No ma dziewczynę. A o dziewczynach grających w golfa? A. No to widać, idzie to w dobrym kierunku, bo jest coraz więcej siódemek, więc ja myślę, że jest coraz lepiej na pewno. Jeszcze to nie jest taka czołówka europejska, ale myślę, że jest naprawdę dobrze. Idzie w dobrym kierunku wszystko. Czego życzyć mistrzowi Polski i to dwukrotnemu? No na pewno dużo wielu sukcesów w Europie w tym roku. No i dobrych wyników. Jakie najbliższe turnieje się wybierasz? Idziemy za tydzień do Czech, na Czech Junior Open. Dobry turniej. A potem już będziesz ogrywał dorosłych, tak? No, właśnie jedziemy na Austrian Amator, więc to będzie dobry turniej. Pod koniec lipca. Tam Krogulec też będzie grał? Tak, Krogulec, Kleszcz, Bosko. Więc... A, czyli sami znajomi, tak? Nie będzie to. Ciekawie będzie. Nic obcego. W takim razie cóż, żebyś grał tak dobrze jak teraz, tak? Dziękuję bardzo. Bo widzę, że już tak, że emocjonalnie już jesteś stabilny. Czyli teraz technikę masz, czyli siła i głowa golfowa. Tak? No tak, głowa to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Golf. Twój sposób na życie.